Ja mam cały czas nadzieję, że ten film nie jest polityczny. Że na ten film poszliby ci, którzy są, należą do tej sekty, tak jak jest sekta smoleńska, tak jest sekta, która w ogóle w nic nie wierzy, tak? I najchętniej by zatkała uszy, oczy. Po roku mniej więcej od katastrofy po prostu nie mogłem już zgodzić się na te kłamstwa, które słyszeliśmy wokół tej sprawy. I ten film jest po prostu protestem przeciwko manipulacjom prawdą. Ja nie wiem oczywiście, jak wielu innych Polaków, jakie były prawdziwe przyczyny katastrofy, ale kłamstwa były od początku. To jest tak naprawdę film o manipulacji. Jeśli czegoś jestem w tym filmie pewny, to że nie wolno manipulować prawdą. To jest chyba rzecz, którą jestem pewien, że ten film mówi.